Pierwsza wjazd do Egiptu to kiedy był? A, proszę pana, dzisiaj budziłoby to zdumienie. On był prawie w 6 lat po ukończeniu studiów. Dlatego, że pani profesor Świderkówna nie była specjalną entuzjastką podróży takich młodych osób jak ja. Pamiętam, że w roku ukończenia przeze mnie studiów był kongres papirologiczny w Oksfordzie. No i ja miałem wielką ochotę na ten kongres w Oksfordzie. No, ale dowiedziałem się, że jestem na to za młody i że pojadę do Brukseli za 3 lata. Niestety, jak był kongres w Brukseli, to dalej byłem za młody. I dopiero w 3 lata później, jak był kongres w Nowym Jorku, to ja już byłem w Egipcie i zostałem zaproszony na ten kongres przez organizatorów. I pani profesor Świderkówna nie oponowała tym razem. Ale ogólnie była to część takiego panującego wtedy, może nie wśród wszystkich przedstawicieli starszej kadry, poglądu, że wyjazdy zagraniczne są pewnym przywilejem i że powinny być przede wszystkim dla tej starszej kadry. Także ja pod względem tych wyjazdów zagranicznych ja nie byłem rozpieszczany i tak jak mówię, dopiero już w słusznym wieku po doktoracie wyjechałem pierwszy raz służbowo za granicę. Jaki był temat pana pracy doktorskiej? Tak, ale ja nie powiedziałem jeszcze, jaki był temat pracy magisterskiej. Temat pracy magisterskiej brzmiał: ikonografia anachorety Aarona na podstawie malowidła ściennego z katedry w Faras. I ta praca została w pewnym skrócie opublikowana po francusku w takim tomie Nubia Christiana I w 1982 roku. A teraz temat pracy doktorskiej. Temat pracy doktorskiej powstał, znaczy tak, wtedy mówiło się, może słusznie, że temat pracy doktorskiej to też nie powinien być rezultatem swobodnego wyboru doktoranta, tylko że promotor powinien ten temat wymyślić i w jakimś sensie narzucić doktorantowi. Powstała taka myśl w czasie, kiedy mieliśmy tutaj w Warszawie na dłuższym pobycie wybitnego, może najwybitniejszego papirologa wydawcę na świecie, Johna Raya. John Rowlands Ray z Oksfordu był tu u nas przez kilka miesięcy. Pracował z nami w bibliotece papirologii od rana do wieczora i od niego bardzo wiele się nauczyłem. Jego też można chyba dodać do liczby moich mistrzów, chociaż nie był to jakiś stały kontakt. Wtedy też powstała myśl, żeby, już nie pamiętam, kto ją rzucił, może to był John Ray, a może wymyślił to Borkowski, że ja mógłbym zrobić doktorat z papirusów z Oxyrhynchos przechowywanych w Oksfordzie. No, myśl była rewelacyjna, prawda? Ale pojawiła się obiekcja natury zupełnie zdumiewającej. Mianowicie ktoś z odpowiedzialnych osób z wydziału poinformował profesor Świderkównę, że jest taka uchwała Rady Wydziału Historycznego, która nie pozwala na robienie doktoratów na podstawie czy w formie tekstów z komentarzem. Inaczej mówiąc, to była pewnego rodzaju interpretacja, dlatego że istotą takiej uchwały było, jak sobie wyobrażam, niedopuszczenie do tego, żeby za prace doktorskie uznawać jakieś opracowania tekstów nowożytnych, na przykład tekstów archiwalnych po polsku z jakimś komentarzem.
No bo to rzeczywiście mogło prowadzić do obniżenia poziomu. No ale opublikowanie tomu papirusów greckich, niewydanych, z komentarzem w najbardziej prestiżowej serii papirologicznej The Oxyrhynchus Papyri, to jest, jakby to powiedzieć, to jest oznaka no, tego najwyższego szczebla wtajemniczenia w dziedzinie papirologii. No ale to zadecydowało wtedy, to znaczy trochę się dziwię, że nikomu z moich starszych kolegów czy mistrzów nie przyszło do głowy, że można byłoby Radzie Wydziału przedstawić tę sprawę i zmienić tę uchwałę w taki sposób, żeby to umożliwiała. No ale stało się jak się stało. Ta możliwość minęła i w związku z tym temat pracy doktorskiej został, tak powiem, sformułowany w taki sposób, żeby to odpowiadało takim typowym kryteriom pracy doktorskiej o charakterze pewnej syntezy. I tutaj temat, który mi sugerował Zbigniew Borkowski, to były roboty publiczne w Egipcie rzymskim. Profesor Świderkówna, która wtedy się coraz bardziej zagłębiała w problematykę historii kultury, stwierdziła, że takim prawdziwym promotorem mojej pracy, ale nie nominalnym, bo był to doktor bez habilitacji, będzie Zbigniew Borkowski. W związku z tym ja przede wszystkim z nim konsultowałem te sprawy doktorskie. No, okazało się w wyniku wstępnej kwerendy, że takie sformułowanie tematu nie jest szczęśliwe i ja doszedłem do wniosku, że temat powinien brzmieć i to jest ten temat pracy doktorskiej, odpowiedź na pana pytanie, budowle publiczne w miastach Egiptu Rzymskiego na podstawie materiałów papirusowych, problemy administracyjne i finansowe. Dlaczego ten podtytuł? Dlatego, że na podstawie samego materiału papirusowego trudno byłoby mówić o architekturze, a z kolei źródła archeologiczne, które mówią o tych budowlach, są tak fragmentaryczne, zniszczone i źle publikowane, że trudno byłoby tutaj się odwoływać do archeologii. I dlatego ta praca jest czysto papirologiczna, opiera się wyłącznie na tym, co papirusy mówią o administracji i finansowaniu takich budowli. I wydaje mi się, że ta praca się całkiem udała, a musiałem ją napisać dosyć szybko. I zmieściłem się w czasie, to znaczy w ciągu trzyletnich wtedy studiów doktoranckich, na które zostałem, no można powiedzieć, skierowany. Tak, to nie była moja własna decyzja, tylko po prostu decyzja profesora Świderkówny, że mam pójść na studia doktoranckie na Wydziale Historycznym. Wtedy kierownikiem tych studiów był profesor Tadeusz Wasilewski. No i w ciągu tych trzech lat, nawet przed końcem tych trzech lat, złożyłem pracę doktorską. Obrona odbyła się nieco później, to znaczy 8 listopada 1978 roku. No i dalej pracowałem jako starszy asystent z doktoratem, a następnie od 1979 roku jako adiunkt. Jako adiunkt byłem zatrudniony na czas nieokreślony, ale później to uległo zmianie w stanie wojennym. W 1982 roku skrócono mi ten okres zatrudnienia do 5 lat. Nie wiem, czy to dotyczyło wszystkich adiunktów zatrudnionych w taki sposób, czy nie, ale w każdym razie potem jeszcze ten okres ulegał przedłużeniu aż do habilitacji, prawda? Także tak wyglądał mój, że tak powiem, kursus
uniwersytecki, a w tak zwanym międzyczasie nastąpiła zmiana organizacyjna dwojakiego rodzaju. Mianowicie Katedra Papirologii w ramach tak zwanej instytutyzacji została włączona do Instytutu Archeologii. Ta instytutyzacja to był taki pomysł, który na gruncie uniwersyteckim odpowiadał czemuś, co w sferze ekonomii reprezentowały tak zwane wielkie organizmy gospodarcze, bo to łączenie przedsiębiorstw w większe struktury i analogicznie, chociaż nie wiem, czy jedno miało związek bezpośredni z drugim, czy nie, ale w każdym razie przeprowadzono łączenie katedr w instytuty. Katedra Filologii Klasycznej się uchowała przez pewien czas. Natomiast myśmy byli, to znaczy Katedra Papirologii, jednostką wyłącznie badawczą. Nie było dydaktyki. Ja jako asystent stażysta nie miałem obowiązków dydaktycznych. Później jako doktorant również. Natomiast moi szefowie, to znaczy profesor Świderkówna i doktor Borkowski, tak naprawdę marzyli o tym, żeby mieć audytorium i żeby nauczać. Ja też nie miałem nic przeciwko temu i nawet mi się to bardzo podobało, dlatego także jako asystent stażysta prowadziłem zajęcia, ale prowadziłem zajęcia takie, można powiedzieć, egzotyczne, bo uczyłem greki starożytnej studentów polonistyki. No, tutaj można powiedzieć, że praca nie była nawet ciężka, ale myślę, że było to zjawisko niezbyt popularne wśród studentów polonistyki, ponieważ na chyba 500 wtedy studentów, którzy mieli te zajęcia jako nadobowiązkowe, na moje zajęcia zgłosiły się 3 osoby. A do końca tych zajęć dotrwała osoba jedna, która jednak teraz jest profesorem za granicą. Także pewna skuteczność moich działań dydaktycznych była. Później, kiedy weszliśmy do Instytutu Archeologii, moje zajęcia to były z początku właśnie zajęcia z języka greckiego dla studentów archeologii. One wtedy były obowiązkowe ja bardzo, bardzo lubiłem to uczenie greki, to przez wiele lat praktykowałem, ale później prowadziłem różne wykłady. Prowadziłem wykład z historii Grecji na przykład, z historii Rzymu, rozmaite rzeczy. Właściwie rzadko mi się zdarzało prowadzić zajęcia z Egiptu. Przydzielano mi, ze względu jednak na moje wyraźne nachylenie klasyczne, takie zajęcia pachnące ogólną historią starożytną albo filologią klasyczną. No i w ten sposób jestem takim trochę heterogenicznym, hybrydowym tworem naukowym, prawda, zawieszonym między egiptologią a filologią klasyczną i historią starożytną. To ostatnie w bardzo dużym stopniu dzięki profesor Bieżuńskiej. Ale także, można powiedzieć, wskutek różnych kontaktów zagranicznych, ponieważ kontakty z Belgią i wielokrotne pobyty w Belgii w tym właśnie kierunku mnie formowały, podobnie jak późniejsze stypendium Humboldta i długi pobyt w Instytucie Historii Prawa i Papirologii na Uniwersytecie w Marburgu. Byłem przełomowym elementem w moim życiu naukowym było to, że ja wreszcie po długim oczekiwaniu mogłem pojechać do Egiptu, o co prosiłem moich szefów
wielokrotnie, ale, ale prawdę mówiąc, profesor Świderkowna uważa, że to strata czasu. Ona sama była w Egipcie raz i chyba nie bardzo jej się tam podobało życie w środowisku archeologicznym. Ona tam zresztą bardzo pracowała dużo i przygotowała edycję papirusów aleksandryjskich razem z Mariangelą Vandoni. Natomiast ponieważ ja miałem tam jechać jednak jako archeolog, a nie jako papirolog, no to siłą rzeczy ona uważała, że to będzie trochę strata czasu zamiast siedzenia nad papirusami i wydawania ich. No ale ja bardzo, bardzo chciałem i profesor Sztetyłowa, moja wcześniejsza opiekunka roku, przekonała profesora Michałowskiego, że to jest konieczne, żebym ja pojechał do Egiptu. Dostałem takie stypendium rządu egipskiego, skromniutkie bardzo, na jakie wtedy wyjeżdżali stypendyści. No i pojechałem do Egiptu na 9 miesięcy, co było jakimś naprawdę przełomowym wydarzeniem w moim życiu naukowym. No, brałem wtedy udział w wykopaliskach, i, ale robiłem też pracę papirologiczną. I tam miały miejsce moje pierwsze odkrycia. To znaczy moje pierwsze odkrycie archeologiczne w Egipcie nastąpiło właśnie wtedy, w Aleksandrii. To jest bardzo ładna historia, zresztą mogę ją opowiedzieć, jeśli mamy czas. Otóż to był lipiec roku 1980. Ówczesny kierownik misji Uniwersytetu Warszawskiego w Aleksandrii powiedział mi, pokazując taką pryzmę skorup wysokości mniej więcej 2,5 metra i długości jakichś 15 do 20 metrów. Wie pan, niech pan weźmie szczoteczkę i niech pan oczyści te skorupy, może są na nich jakieś napisy. No dobrze, temperatura była plus 43 w cieniu, ale ja nie pracowałem w cieniu, tylko stałem przy tych skorupach. Na szczęście miałem na głowie jakiś kapelusz, ale byłem młody i zdrowy i pełen energii. I w związku z tym byłem szczęśliwy, że mogę czyścić te skorupy i szukać na nich jakichś napisów. Trzeba tu powiedzieć, że Aleksandria jest absolutnie wyjątkowym stanowiskiem archeologicznym. To jest niedoceniony chyba w skali takiej ogólnopolskiej fenomen, ponieważ mamy dzięki temu dostęp do samego serca starożytnej Aleksandrii. I tam na przestrzeni ponad 4 hektarów możemy wykopywać te autentyczne ślady starożytności, wśród których są pierwsze ostraka znalezione w Aleksandrii, rozmaite inskrypcje na kamieniu, także ślady architektury. No ja właśnie w poszukiwaniu tych ostraków, bo jak wspominałem, profesor Michałowski powiedział, papirusów jeszcze nie znaleźliśmy, ale kto wie, myślę, że nie ma na to wielkiej szans. Gleba aleksandryjska jest zasolona i zbyt wilgotna na to, żeby tam się zachowały papirusy. Ale ostraka owszem. No, więc tak sobie stałem dzień po dniu przez 7 godzin pod tym egipskim słońcem. Zbliżał się termin mojego wyjazdu na wspomniany kongres do Nowego Jorku. Wielka, wielka podróż. Mój pierwszy kongres międzynarodowy. Też w 6 lat po ukończeniu studiów. Dzisiaj to w ogóle studenci jeżdżą z referatami na kongresy międzynarodowe. No i po kilku dniach to ja już zacząłem mieć trochę takie zdesperowane podejście do tego wspaniałego zadania. No bo te tysiące skorup zostały oczyszczone i nic. Wreszcie 8 dnia od początku tej pracy pod moją szczotką ukazało się kilka linijek pisma. Mała skorupka, ostrakon niewielki, 4 wiek naszej ery oczywiście. No dobrze.
ale potem nic. Następnego dnia cały dzień nic. 10 dnia druga podobna skorupka. Tą samą ręką napisany tekst, troszeczkę inny, który no, wyraźnie dotyczył tego samego. To było moje pierwsze odkrycie, które potem stało się tematem mojego referatu na kongresie papirologicznym w Neapolu. To jest rewelacyjna sprawa. Tam było napisane tak, to jest publikowane oczywiście, Delta Diokletianos. No, można by myśleć, że to czwarty rok panowania Dioklecjana, ale to nie było Diokletianu, tylko to było Dioklecianos w mianowniku. No i w związku z tym jedyna możliwa interpretacja to była taka, że Delta to jest nazwa dzielnicy, a Dioklecianos to jest nazwa miejsca, ponieważ dalszy ciąg był pokwitowaniem za dostawę wina na osłach. W jednym przypadku na jednym ośle, a w drugim przypadku na dwóch osłach. No ja musiałem się trochę nad tym zastanowić, ale zrozumiałem, że to miejsce nazywane Dioklecjan to są najprawdopodobniej łaźnie, a więc może jest to nazwa łaźni tych, które odkopano na Komeldika w Aleksandrii. Ale nie, dlatego że to było miejsce, do którego dostarczono wino. To było pokwitowanie, które dostawał oślarz w sklepie, do którego dostarczył wino. To pokwitowanie musiał pokazać swojemu szefowi albo magazynierowi, że tego wina nie wypił ani nie sprzedał na lewo, tylko że dostarczył tam, gdzie powinien, czyli do Dioklecjana. A więc jeżeli te skorupki zostały porzucone przy naszych łaźniach, to raczej znaczy, że u nas był magazyn, a tam gdzieś w dzielnicy Delta były łaźnie Dioklecjana. Łaźnie Dioklecjana są znane z dokumentacji papirusowej, tylko nie wiadomo, gdzie dokładnie były. No więc teraz wiemy już, że były w dzielnicy Delta, ale dokładnie też nie znamy ich lokalizacji. Natomiast ten mechanizm jest po raz pierwszy zilustrowany przez te teksty i wydaje się, że to po prostu był tylko taki dowód, który służył wykazaniu, że ten człowiek od transportu jest w porządku i prawdopodobnie to wszystko było potem wyrzucane gdzieś. Natomiast dlaczego do łaźni? Dlatego, że łaźnia była miejscem, gdzie były sklepy, bufety i tak dalej i tam się odbyło wyszyng wina. Natomiast u nas był magazyn i ja dopiero też po pewnym czasie dostałem do ręki kolejny ostrakon znaleziony też przeze mnie tam na tym terenie, który świadczył o tym, że tam był magazyn wina. I co więcej, udało mi się ustalić, która część łaźni była tym magazynem. To znaczy w ten sposób zdefiniowałem funkcję tak zwanych budowli sklepiennych, które uchodziły za tajemniczą budowlę na Komeldika, która została włączona do zespołu łaźni wtedy, kiedy te łaźnie budowano obok i częściowo na tych pomieszczeniach sklepiennych. Te pomieszczenia sklepienne o grubych murach z pewnego rodzaju izolacją termiczną były właśnie taką typową piwnicą na wino. Tam musiało być chłodno, prawda? Tam zresztą do tej pory można stwierdzić, że są to pomieszczenia, które umożliwiają przechowywanie amfor z winem w pozycji leżącej po obu stronach, a środkiem przejdzie nie tylko człowiek, ale i osioł, na którego można to wino ładować. No to taka była moja pierwsza przygoda ostrakologiczno-papirologiczna w Aleksandrii. Potem pojechałem do Nowego Jorku na kongres i tam z kolei wygłosiłem referat, który był rezultatem pracy nad pewnym papirusem, w którym
w którym występowała taka tajemnicza fraza, to jest fragment podania kapłanów egipskich do cesarza Hadriana. No i tam wszyscy czytali słowa ton theon sodzein, uratować Boga. I dziwiono się, dlaczego, w jaki sposób cesarz ma uratować Boga. A ja dopiero w Egipcie zrozumiałem, że to nie jest sodzein, tylko to jest soksein, czyli soksin. I ten soksis to jest bardzo rzadko poświadczone bóstwo, które było czczone w jednej z dwóch świątyń na terenie Karanis w północnej części Fayum. No i potem jeden z kolegów papirologów pokazał mi miejsce, w którym on z kolei znalazł w murze tej świątyni inskrypcję świadczącą o tym, że to właśnie jest świątynia tego Soksisa. Także tutaj interpretacja papirusu zbiegła się z czyjąś interpretacją anonimowej świątyni. Także ten pobyt, także pod względem udziału w wykopaliskach i obejrzenia Egiptu i tak dalej, był bardzo owocny. I tu trzeba powiedzieć, że po to, żeby wyjechać do tego Egiptu, ja zrobiłem coś, co jeszcze pewnie, nie wiem, czy ktoś inny by to zrobił, bo tuż przed tym wyjazdem dostałem stypendium Humboldta. I mogłem od razu jechać na to stypendium, a ja poprosiłem, żeby mi przełożono to stypendium na później, żebym mógł jechać do Egiptu, bo to był ten wymarzony wyjazd. No było to trochę absurdalne z punktu widzenia takiego organizacyjno-logistyczno-planistycznego, no ale dla mnie ten Egipt był rzeczywiście wydarzeniem przełomowym, a do tych Niemiec pojechałem tak naprawdę dużo później, tak, no ale pojechałem. Jaką rolę w karierze pana profesora odegrały stosunki ze środowiskiem międzynarodowym, wyjazdy, stypendia, kontakty osobiste? Można powiedzieć oczywiście, że była to bardzo ważna sprawa, ponieważ papirologia i archeologia śródziemnomorska nie może funkcjonować bez tego rodzaju kontaktów i można powiedzieć, że nic właściwie poważnego nie można zrobić bez na przykład dostępu do bibliotek zagranicznych. Tutaj paradoks polega na tym, że Polska ma znakomitą archeologię Egiptu i no, liczącą się w świecie papirologię. Jeśli chodzi o papirologię, to posiadamy bibliotekę, w której można pracować i która jest zdecydowanie kompletna, jeśli chodzi o edycję papirusów. Posiada też dość obszerną literaturę towarzyszącą. Natomiast nie można tego samego powiedzieć o egiptologii czy o archeologii Egiptu, ponieważ zasoby biblioteczne są tutaj zdecydowanie zbyt skromne. I od dawna funkcjonuje to wszystko na takiej zasadzie, że młodzi i starsi adepci archeologii Egiptu korzystają z wyjazdów do Egiptu, żeby tam pracować w kompletnych bibliotekach instytutów zagranicznych, które się znajdują w Egipcie, a z kolei w innych dziedzinach trzeba korzystać z bibliotek europejskich, które w sumie najłatwiej dostępne są w Niemczech, Austrii, w Belgii. Wydaje mi się, że to jest no, po prostu taka nieodzowna część naszego życia. Na szczęście w okresie dawniejszym nie było tak trudno uzyskanie zaproszenia w
ponieważ nasza rola jako badaczy Egiptu i badaczy papirusów była jednak przez kolegów zagranicznych doceniana. W Polsce odbył się na początku lat 60. Międzynarodowy Kongres Papirologiczny, potem następny był w roku 2013. Kontakty były dobre. Natomiast jest faktem, że oczywiście tutaj były zawsze i do tej pory istnieją pewne problemy z finansowaniem wyjazdów. I to było główną przeszkodą. Tak samo te środki, które stały do dyspozycji ludzi wyjeżdżających do Egiptu, były niezwykle i są dalej niezwykle skromne, no ale staramy się działać, można powiedzieć, w ramach tego, co jest, i osiągnięcia w proporcji do tych skromnych możliwości są naprawdę wyjątkowe. Myślę, że możemy być zadowoleni z naszej pracy. Jeśli chodzi o moje osobiste kontakty zagraniczne, no to one oczywiście istniały i istnieją. Natomiast no, w tej chwili to jest tak, że rzeczywiście bardzo wiele z moich prac naukowych nie mogłoby zostać ukończonych bez jakiegoś nawet krótkiego dostępu do dobrej biblioteki zagranicznej. Aczkolwiek pracę doktorską napisałem właśnie w 1978 roku, korzystając wyłącznie z tego, co było na miejscu. Miałem jednak jakieś tam kontakty, które pozwoliły mi uzyskiwać dodatkowe informacje, powiedzmy sobie, bibliograficzne z zagranicy. No ale w tej chwili literatura jest tak ogromna, że właściwie bibliotek kompletnych jest niewiele. Internet tutaj troszkę pomaga, ale nie za wiele, to raczej kontakty z kolegami, możliwość dyskusji, także za pośrednictwem poczty elektronicznej, to jest bardzo, bardzo cenna sprawa. Także to tyle, to jest bardzo szeroki temat, ale to trzeba byłoby wymieniać wszystkie szczegółowe wyjazdy i osoby, które niewątpliwie w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do i do moich badań, i do rezultatów kolegów. Magisterka, doktorat, przyszła na habilitację. Dlaczego taki wybór, dlaczego wybór takiego tematu, jak przebiegała praca nad habilitacją? W końcu dotyczącą dość późnego okresu. Nie aż tak bardzo, ale faktem jest, że po napisaniu pracy doktorskiej dotyczącej życia miejskiego, no bo budowli publicznych w miastach egipskich w okresie rzymskim, nabrałem chęci do opracowania nieco szerszego ujęcia administracji miejskiej w Egipcie w tym samym okresie i zabrałem się do tego w trakcie pobytu w Marburgu w pierwszej połowie lat 80., ale okazało się, że jest to temat trudny, bardzo niejednorodny i bardzo obszerny, że trzeba byłoby sobie wybrać z tego jakąś działkę, zająć się jakąś konkretną kategorią urzędników lub urzędów miejskich. Dokumentacja jest też nierówno rozłożona w czasie, a w tym samym momencie zaczęła mnie pociągać zupełnie inna kwestia, mianowicie sprawa podróży cesarskich do Egiptu. No i pomyślałem sobie, że trzeba by zmienić ten temat. Tutaj tego tematu już mi nikt nie podpowiadał, to wszystko było w całości moim własnym pomysłem.
I wymyśliłem sobie, że napiszę o podróżach cesarzy do Egiptu. Kiedy byłem już dość zaawansowany w tych pracach, ukazała się książka Helmuta Halfmana Itinera Principum, która ten temat właściwie załatwiła. Co prawda, te itinera to są podróże do różnych prowincji. Egipt był tam tylko jedną z wielu, no ale powiedzmy sobie, że zostały opublikowane podstawowe daty i fakty. I w związku z tym pisanie takiej ogólnej syntezy o wszystkich cesarzach, którzy byli w Egipcie, wydawało mi się już niecelowe. W związku z tym porzuciłem tę myśl, a skupiłem się na coraz bardziej mnie interesującym okresie Sewerów. I chciałem napisać pracę o okresie Sewerów w Egipcie i o bezpośrednich kontaktach cesarzy z Egiptem. No i ta praca zakrojona na wielką skalę zaczęła przerastać możliwości czasowe, bo czas uciekał i zaczęto mnie przynaglać, żebym tę pracę habilitacyjną wreszcie oddał. Wobec tego ja zdecydowałem się na radykalne cięcie i z tej rodzącej się pracy o dynastii Sewerów wykroiłem tylko Karakalę jako najciekawszego. A to z kolei było w jakimś sensie pochodną mojego kolejnego pobytu w Egipcie, kiedy spędziłem 3 miesiące w Aleksandrii i oprócz prac na Komeldika, gdzie też są zresztą dokumenty seweriańskie w postaci inskrypcji na kamieniu, to chodziłem sobie na teren dawnego Sarapeum Aleksandryjskiego i tam chodziłem wokół tak zwanej kolumny Pompejusza i tam przyszło mi do głowy, że ta kolumna, uważana za kolumnę Dioklecjana, bo jest tam napis Dioklecjana, napis mocno zatarty na granicie, ale już Wilkinson przeczytał tam imię Dioklecjana, a potem jeszcze Claude van der Sleyen się jako ostatni zajmował tym i dość poprawnie przeczytał całość, ale też nie całkiem. Odczytanie tej inskrypcji nie jest do końca pewne, ale ja mam inną propozycję co do pierwszej linijki. Natomiast ta inskrypcja Dioklecjana wydała mi się niepokojąca z jednego powodu. Mianowicie ona jest na bazie kolumny, ale nie od strony wejścia, to znaczy nie od strony schodów, którymi wchodzili pielgrzymi czy pobożni ludzie do świątyni Sarapisa, tylko od strony odwrotnej. I to w dodatku od strony zachodniej, nie od strony wschodniej. Wydawało mi się, że naturalną rzeczą jest, żeby inskrypcja na cokole pomnika była umieszczona od tej strony, w którą stronę jest zwrócona twarz posągu na tym monumencie. Posągu nie ma, no ale można sobie wyobrazić, że ten posąg powinien był być zwrócony twarzą w stronę miasta i w stronę wschodzącego słońca, bo to było też sanktuarium o pewnych aspektach solarnych, a nie odwracać się tyłem do wejścia do świątyni i do miasta. W związku z tym przyjrzałem się drugiej stronie cokołu i stwierdziłem, że jest mocno uszkodzona. I wtedy przyszło mi do głowy, że tak naprawdę to jest mało prawdopodobne, żeby w okresie Dioklecjana, po zdobyciu miasta i straszliwej rzezi mieszkańców, nagle prefekt postawił kolumnę wysokości 30 metrów i wagi 800 ton z granitu asuańskiego, przywleczoną gdzieś tam z południa, czy wykonaną specjalnie na południu Egiptu i postawił ją na środku Sarapeum. Pomyślałem sobie, że kolumna musi być wcześniejsza, ponieważ ten granit asuański był w szczególnej modzie właśnie w okresie
Sewerów i mamy inskrypcję z roku 209, która poświadcza ponowne otwarcie kamieniołomów, z których ten granit pochodzi. No i tak sobie wymyśliłem taką teorię, że pierwotnie była to kolumna Septymiusza Severa lub Caracalli, wystawiona prawdopodobnie przez samego Caracalle. Powiązałem to z dokumentami papirusowymi i to zaczęło mi się kleić w pewną całość. Natomiast inskrypcja, zresztą dosyć niestaranna z czasów Dioklecjana, jest zapewne inskrypcją wtórną, którą wykonano na wolnym miejscu na cokole. Postawiono tam wtedy oczywiście posąg Dioklecjana. Czy jest to ten posąg, który jest na piątowiecznej mozaice, to jest zupełnie inna kwestia. Ale tak czy inaczej, ja sobie wykroiłem Caracalle z tego tematu seweriańskiego. Do tego doszły takie problemy, jak na przykład rekonstrukcja jednego z tak zwanych kolosów Memnona w Górnym Egipcie, którą przypisywano Septymiuszowi Sewerowi, a mnie się wydaje, że ja mogę udowodnić, że jest to nadzwyczaj nieprawdopodobne i że bardziej prawdopodobne są przygotowania do pobytu Caracalli w Egipcie w roku 215. W dodatku jeszcze udało mi się przesunąć datę rzezi Aleksandryjczyków z jesieni 215 na wiosnę 216 roku. No i to mi dało całkiem porządne podstawy do wypełnienia tego jeszcze dodatkowymi informacjami z papirusów dotyczącymi właśnie tego pobytu i pewnego rodzaju przełomowej roli tej wizyty cesarskiej dla Egiptu, dla stosunków w Egipcie i tak dalej. To jeszcze wiąże się ze sprawą wcześniejszej municypalizacji, przywrócenia rad miejskich, z rolą Aleksandrii w Egipcie. Także wyszła mi z tego całkiem zgrabna praca, którą kończyłem w ogromnym pośpiechu, ale bez niestaranności. To kosztowało mnie dużo energii, ale miło to wspominam, bo pamiętam, że w święta wielkanocne roku, nie wiem, bodajże 90, to wzbudziłem ogromne zdumienie panów pilnujących uniwersytetu, kiedy w pierwszy dzień świąt wielkanocnych o godzinie 3 w nocy zjawiłem się w ich pomieszczeniu, żeby im oddać klucz od budynku. Ponieważ nie miałem wtedy jeszcze komputera i jedyny komputer, na którym mogłem pracować, co bardzo zresztą mi pomagało w pracy zamiast pisania na maszynie. Nawiasem mówiąc, do dzisiaj mam niewykorzystane rozdziały tej pierwszej wersji pracy o dynastii Sewerów w Egipcie, chyba 3 rozdziały napisane przeze mnie po francusku na maszynie i to wszystko gdzieś tam leży i może czeka na jakąś ponowną publikację, bo to nie weszło w ogóle do mojej pracy o Caracalli. Ale pracę o Caracalli skończyłem w sam czas, żeby ją złożyć, no ale kolokwium habilitacyjne odbyło się z półtora rocznym opóźnieniem z powodu mojego wyjazdu do Stanów, do Princeton. Także ta habilitacja była nie tak szybka jak doktorat, można powiedzieć. Ale jestem z niej zadowolony. Ostatecznie postać książkowa po polsku nazywa się Działalność Caracalli w Egipcie w latach 215-216. Niestety na razie publikowana jest tylko wersja polska, a istnieje skrót tego w postaci takiej małej książeczki, która się nazywa po angielsku, która się nazywa Caracalla Philosarapis Observations on the Visit of Caracalla to the Serapeum of Alexandria, tak? Ale jest to malutki nakład i myślę, że pierwszoplanowym zadaniem jest w tej chwili opublikowanie całego tekstu, który się nie zestarzał,
mimo upływu czasu i wydaje mi się, że po bardzo niewielkich uzupełnieniach trzeba to po prostu w języku kongresowym, najprawdopodobniej po angielsku, opublikować. Po napisaniu pracy habilitacyjnej, uzyskaniu, że tak powiem, pełnej godności uniwersyteckich, zaczął pan profesor pisać książki popularno-naukowe. Przynajmniej trzy, które się cieszyły dużym powodzeniem. No ja muszę przyznać, że moi studenci sobie bardzo cenią biografię Kleopatry pana profesora, jako książkę napisaną z dużą erudycją, z ogromną kulturą języka, bardzo dobrze napisaną, a jednocześnie książkę, która, no mówiąc brutalnie, nie obraża czytelnika, gdzie czytelnik jest traktowany jako osoba inteligentna, która sobie jest w stanie poradzić z tekstem o charakterze mimo wszystko, albo przede wszystkim naukowym. Bóg zapłać za dobre słowo. No, wydaje mi się, że trafił pan w sedno. Niektórzy koledzy uważali moje książki, także ten Egipt Greków i Rzymian, czy Świat Papirusów, za książki popularno-naukowe, ale muszę powiedzieć, że nie wszyscy i że na przykład profesor Lengauer docenił Świat Papirusów i uznał, że to jest książka profesorska. Ja, jakby to powiedzieć, ja mam ukryte skłonności literackie i w związku z tym uważam, że należy, że można, należy pisać na poważne tematy naukowe w sposób normalny, to znaczy takim zwykłym, przystępnym językiem, co nie ma, tak jak pan powiedział, obrażać czytelnika, czy nie ma być przeznaczone dla czytelnika niewyrobionego, tylko chodzi o to, żeby to było komunikatywne i względnie, żeby to było takim językiem, jakim ja na przykład sam rozmawiam ze sobą, prawda? W związku z tym ja pozwoliłem sobie odejść tutaj od języka o charakterze formalno-naukowym w stronę języka literackiego. Tutaj ja nie mówię, że to było dla mnie wzorem, bo dla mnie wzorem i motywem to było moje upodobanie do literatury, upodobanie do używania czasami kolokwializmów, ale kolokwializmów wziętych z literatury klasycznej, a nie z dzisiejszego potocznego języka. Uważam też, że poczucie humoru jest absolutnie niezbędnym warunkiem do sensownego pisania i mówienia o sprawach naukowych, ponieważ trzeba mieć chwilami trochę dystansu do poważnych tematów. Jest wiele przykładów za granicą tego, że ludzie tak pojmują pisarstwo naukowe. Jest taka książka Roberta Browninga o dialektach w Grece średniowiecznej, i która, no, można sobie wyobrazić, że to jest najnudniejszy temat na świecie. A tymczasem ja to przeczytałem tak, jakby to była jakaś powieść sensacyjna. To po prostu fantastycznie napisane. Albo najlepszy wykład astronomii i kosmologii, jaki słyszałem w życiu, to słyszałem w niemieckim radio. Jakiś wybitny niemiecki astronom miał audycję dla dzieci, w której opowiadał o budowie kosmosu. To było po prostu rewelacyjne. Inne przykłady, no to chociażby w dziedzinie już czystej literatury, a nie nauki, to jest Oscar Wilde, który swój dramat o Salome napisał po francusku, a język francuski znał wyłącznie z pokoju dziecinnego od Bony Francuski. W związku z tym znał takie podstawowe słownictwo, którym się poprawnie posługiwał i potrafił napisać wielkie dzieło literackie, bazując na tej, no powiedzmy sobie, skromnej znajomości języka. Ja zresztą z podobnych, jakby to wychodząc z podobnych przesłanek,
mam odwagę pisania samodzielnie w językach obcych, bo przekonałem się wielokrotnie, że jak daję tekst do tłumaczenia, to tłumaczenie i tak muszę potem poprawiać, więc to nie ma sensu. Lepiej napisać może czasem trochę gorzej językowo czy stylistycznie, ale samemu w taki sposób, żeby to oddawało dokładnie treść, którą ja chcę przekazać czytelnikom. A jakieś inspiracje z polskiego podwórka, książki profesor Świdor-Kówny? Zupełnie nie. To znaczy ona ma zupełnie inny styl i inną, że tak powiem, wizję pisarstwa. I ona zresztą, to znaczy to mamy, jedną rzecz mamy wspólną, to znaczy ona nie znosiła, jak jej książki były określane jako popularno-naukowe. Ja też nie lubię, bo to jest deprecjonujące, prawda? A mnie się wydaje, że te książki, które napisałem, są przyzwoicie udokumentowane. To dotyczy zwłaszcza Kleopatry, bo ta historia Egiptu jest, powiedzmy sobie, no, historią bardzo sumaryczną, ale też ma przypisy i jest przyzwoita. Natomiast i koledzy mówią, że dobrze się czyta. Jeden z kolegów mówił mi, że dał książkę, nie wiem, chyba o Kleopatrze, jakiejś pani z Chicago czytającej po polsku i miał telefon po jakimś czasie z pytaniem, kto to jest ten autor, tak? Zdaniem tej pani tak dobrze pisze. No więc różne komplementy na temat mojego pisania słyszałem. Z powodu tych książek zostałem przyjęty do Pen Klubu, ale nie chcę ich uważać tylko za utwory literackie, chociaż wydaje mi się, że ten aspekt sprawy jest ważny. Często w kontaktach z różnymi redakcjami, przy okazji artykułów przeważnie, ale o książki też musiałem toczyć boje redakcyjne, mam do czynienia z problemami, tak powiem, stylu i języka. Redaktorki, przeważnie osoby młodsze ode mnie, uważają język, którym ja się posługuję, czasami za nazbyt archaiczny, albo proponują inne wyrażenia, które mnie nie odpowiadają. Cały szereg różnych nowinek językowych nie trafia do mnie i nie będę ich używał, także no tutaj są pewne problemy czasem, ale w przypadku Kleopatry to zdecydowanie postawiłem na swoim. Natomiast w książce są różne błędy drukarskie, są różne przekłamania, czy nawet błędy wynikające z tego, że ja nie robiłem ostatniej korekty. Jako że znalazłem się w szpitalu w momencie, kiedy książka szła do druku, także niektóre miejsca wymagały erraty. Powiedziano mi, że erraty się dzisiaj nie robi. W związku z tym ja zrobiłem taką chałupniczą erratę, którą dołączyłem do egzemplarza, który jest w naszej bibliotece i oczywiście zawsze chętnie służę tymi moimi poprawkami. Może zresztą te książki będą miały jakieś nowe wydanie, ale planuję w tej chwili także napisanie jeszcze jednej książki, ta będzie już zdecydowanie książką popularną. Takie jest, tak powiem, zamówienie wydawnicze, żeby to była książka do czytania o badaniach archeologicznych i podróżach do Egiptu. Poza kulturą antyczną, szeroko pojętą, bo tutaj bez wątpienia też muszę w ogóle panu powiedzieć, panie profesorze, że mówiłem mojej koleżance, filolożce klasycznej z UAM-u, że właśnie w ramach działalności SHS-u jadę nagrać wywiad z panem, no to powiedziała, ale jak to, z Łukaszewiczem? Przecież ty filolog. Co wy historycy od niego chcecie? A ja sam, to może niedobrze o mnie świadczy, przygotowując się do... ja bym też święcie przekonany, że pan jest historykiem pierwszego
obu, że tak powiem, archeologia przyszła jako druga. Czyli tak, i historycy, i archeolodzy, i filolodzy mają duże roszczenia wobec osoby i dorobku pana profesora. To, przepraszam, gratuluję. Bardzo mi miło. W Princeton wywołałem zdumienie jednej z koleżanek, Brytyjki, która nie chciała wierzyć, jak mówiła, że ja nie jestem produktem takiej szkoły, w której od 8 roku życia dzieci uczą się greki i łaciny. To znaczy takiej super elitarnej szkoły na Zachodzie. Niestety nie jestem produktem takiej szkoły. Ja się uważam za filologa i historyka, za filologa w tym sensie etymologicznym, że jestem miłośnikiem słowa i to, co mnie najbardziej interesuje, to jest drążenie znaczeń, etymologii, także toponimów i antroponimów. To jest wszystko niezwykle interesujące. No i tu mogę działać przede wszystkim w dziedzinie, która jest filologią klasyczną, to znaczy tekstów greckich i łacińskich. Jeśli chodzi o teraz z kolei te zainteresowania historyczne, no to rzecz jasna, tutaj mam, ośmielę się powiedzieć, nawet wykształcenie polegające na tym, że nie tylko byłem długoletnim seminarzystą w Instytucie Historycznym, ale także habilitację mam z historii. I to nawet na tym dyplomie jest napisane historia starożytna, papirologia. Tak jest ujęty ten zakres mojej habilitacji. A z kolei praca doktorska jest pracą oczywiście z zakresu nauk humanistycznych, ale jest to praca ściśle papirologiczna. Staram się jak mogę. Byłem przez 2 kadencje prezesem oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego, chyba jako pierwszy archeolog w historii tego znakomitego towarzystwa. To wielki dowód zaufania ze strony filologów i jestem im bardzo za to wdzięczny. W tej chwili jestem nadal członkiem zarządu. Przekazałem to prezesowanie młodszemu koledze. Także wszystkie te dziedziny są mi bliskie. Natomiast rzeczywiście z tego wszystkiego to ja najmniej jestem archeologiem terenowym. Co prawda prowadziłem wykopaliska w Egipcie, także jako kierownik misji wykopaliskowej, ale tak naprawdę to znam lepszych archeologów kopaczy, lepszych archeologów terenowych. Dobrze jednak jest mieć także pewne doświadczenie archeologiczne, wiedzieć, co się robi na stanowisku archeologicznym, mieć przede wszystkim satysfakcję bezpośredniego kontaktu ze źródłami. Tutaj do tych, powiedzmy sobie, odkryć ostrakologicznych, o których wspomniałem, to jeszcze muszę dodać to chyba, co najbardziej spektakularne, to znaczy inskrypcję Izidorosa odkrytą w Aleksandrii i opublikowaną przeze mnie, z początku z błędem wynikającym z pośpiechu, bo miałem 20 minut do pociągu i musiałem to przeczytać błyskawicznie, a potem nie mogłem w tym samym ani w następnym roku przyjechać do Egiptu i opublikowałem to z błędem, który się znalazł w pierwszym odpisie. Dopiero 2 lata później byłem znowu, przeczytałem to, tymczasem inni ludzie spostrzegli to na zdjęciu. Ja byłem trochę nieuważny w stosunku do tego zdjęcia. No i ja potem zweryfikowałem to ostatecznie na kamieniu. Ale komentarz, który do tego zrobiłem, wywołał bardzo dużą dyskusję i cieszę się z tego. To naprawdę niezwykłe odkrycie i wielka satysfakcja. A nie mniej ciekawe było odkrycie graffiti żołnierzy Cezara lub Oktawiana, które te
też na Komeldika trafiły jako gruz do przepalenia na wapno. No i to oczywiście jest za długa historia, żeby teraz w szczegółach to omawiać. Wszystko jest publikowane już. Także te satysfakcje z pogranicza archeologii i filologii i historii są czymś naprawdę bardzo, bardzo przyjemnym. Cieszę się, że jako komentator różnych miejsc w tekstach starożytnych, także literackich. A tu muszę przypomnieć na przykład, że pisałem nawet o fraszce Kochanowskiego, która jest utworem nieoryginalnym, ale przekładem z tekstu przypisywanego Praxilli Sycionu, że oprócz tych wszystkich rzeczy, to no, myślę właśnie, że dobrze jest, że mogę to wszystko łączyć. Tak? Jakie zagadnienia poza kulturą antyczną i historią starożytną budzą szczególne zainteresowanie pana profesora? No, to jest pytanie, na które nie jest łatwo odpowiedzieć krótko, dlatego że to trochę zależy od okresu mojego życia, o jakim byśmy mówili, bo ja pamiętam, że miałem takie momenty, kiedy zajmowała mnie na przykład nowsza historia Japonii albo historia Etiopii. I to też raczej bliższa współczesności. To zresztą mi zostało i muszę powiedzieć, że kiedy przed paru laty był w Warszawie wielki międzynarodowy kongres etiopistyczny, to zostałem zaproszony do niezwykle zaszczytnego zadania, a mianowicie wygłoszenia wykładu inaugurującego ten kongres. Także po czym spotkałem się z niesamowitym zainteresowaniem uczestników, którzy chcieli koniecznie dostać tekst mojego godzinnego wykładu angielskiego, który jednak ja wolałem zachować do przyszłej publikacji i nawet zacząłem go rozbudowywać do rozmiarów publikacji, która może się okazać publikacją książkową, tylko to by wymagało jeszcze pewnego projektu i pewnych badań. To jest przykład takich trochę bardziej trwałych zainteresowań, które jakoś tam się jednak wiążą z Egiptem, z Doliną Nilu i tak dalej. Ale niekoniecznie dotyczą starożytności, bo to jest historia nowsza, historia XIX, nawet XX wieku. I ta historia nowsza mnie też interesuje. Historia Polski, zwłaszcza w XVII i XVIII wieku, zawsze mnie bardzo fascynowała. I chętnie na ten temat czytam. Już jako chłopiec interesowałem się lotnictwem okresu międzywojennego i to jest coś, co mi zostało. Nadal jak dostanę do ręki jakąś książkę o przedwojennych polskich samolotach, to mnie to bardzo ciekawi. Tak jak już wspomniałem, zawsze interesowała mnie przyroda i zwierzęta. W tej chwili pod moim kierunkiem powstaje praca doktorska, która ma wyraźny charakter archeozoologiczny, ale także dotyczy starożytnego Egiptu i cieszę się, że jestem w stanie z doktorantką podjąć dyskusję na niektóre tematy zwierzęce. Co jeszcze? No, myślę, że pewnie dużo różnych rzeczy, bo na przykład zawsze lubiłem rysować i do tej pory chętnie rysuję. Także rysuję w Egipcie tak dla przyjemności. Fotografuję i to nie tylko w celach takich ściśle profesjonalnych, ale lubię takie ładne widoczki fotografować. No to myślę, że tak. I poza tym na pewno interesuje mnie sztuka, malarstwo, zwłaszcza takie wielkie malarstwo
realistyczny. Jestem amatorem malarstwa XIX-wiecznego w dużym stopniu. Jeśli chodzi o muzykę, to też XIX wiek, tak od XVIII do końca XIX wieku. Oczywiście jestem wielbicielem Beethovena po prostu bezgranicznie, no ale także innych kompozytorów, także kompozytorów polskich, ale te jakieś upodobania muzyczne to powoli tak z biegiem czasu w XX wieku wygasają i już... A jak daleko sięgają? Oj, to się gdzieś tak zatrzymuje na Ravelu i Szymanowskim. Ale jeszcze włączamy Szymanowskiego. No, czyli... Szymanowskiego jeszcze byśmy włączyli, tak, jeszcze tak. Chociaż, no nie wiem, późniejsi kompozytorzy niekiedy też mają takie niesamowite przebłyski w dawnym stylu. To jest nawet u Samuela Barbera albo u Tadeusza Berda, prawda? To są kompozytorzy, którzy potrafią coś zrobić, czy potrafili coś zrobić w dawnym stylu. No więc muzyka bardzo, chociaż nie gram na żadnym instrumencie. To jest taka pasywna miłość do muzyki. Naszym gościem był profesor Adam Łukaszewicz. Bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę. Dziękuję bardzo. I ja również dziękuję bardzo.